rodzinie. Dlatego też życie seksualne jest podejmowane przez młodych, kiedy w chwilach najwłaściwszych on zmęczony, ona zmęczona nie podejmują życia seksualnego. Dopiero wtedy, kiedy podejmują życie seksualne staje się naczelną wartością ich spotkań. A jak jest w małżeństwie? Małżeństwo jest inaczej. Małżeństwo jest zawsze kompromis, bo on zmęczony, on zirytowany, ona zirytowana, on troszkę chory, ona troszkę chora. I to małżeństwo, zawsze ten stosunek w małżeństwie jest mniej interesujący niż był przed małżeństwem. Dlatego, że przed małżeństwem we wybranych chwilach, wtedy kiedy były te wybrane chwile, to nie jest jakaś taka... Nie. I dlatego to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Przed małżeństwem oni właśnie mają przekonanie o tym, jednak mimo że mówią inaczej, że to jest coś moralnie nagannego. No i będą mówili inaczej, a mają takie przekonanie, że to jest coś moralnie nagannego. I to przenoszą w całe życie. Jeżeli człowiek żyje, ma postawę wewnętrzną moralnie naganną, to on przeniesie to w małżeństwo. Ja pytam nieraz ludzi, którzy żyją, mieszkają ze sobą, potem chcą być małżeństwem. Ja pytam, ale po co wam małżeństwo? No jak to po co? No ja powiem, po co? Żyjecie jak mąż z żoną i wam to nie potrzebne było małżeństwo? To dlaczego chcecie małżeństwo? Czym jest dla was to małżeństwo? Co to zmienia w waszym życiu? Kiedy żyli przedtem, uważali, że to nie jest bez grzechu żyli przedtem, no to po co małżeństwo? Musieliby się bardzo przygotować przez życie wewnętrzne do zawarcia sakramentu małżeństwa wtedy, kiedy przedtem to życie było naganne moralnie. A tak oni przeniosą swoje życie małżeńskie, swoją nagannie moralną postawę. Zwłaszcza, że oni przed małżeństwem pewnie nie chcą mieć dzieci. I znowu przeniosą małżeństwo, tę niechęć do dziecka, to, że dziecko przeszkadza, że dziecko jest czymś uciążliwym dla rodziców. Czy niechciany. I dlatego życie jednak seksualne przed małżeństwem niestety jest źródłem wielu trudności i bólów w małżeństwie. Trudno o tym z młodymi mówić, bo oni uważają, że oni to są te flaszkie katechezy przedmałżeńskie, kiedy oni uważają, że oni wszystko wiedzą, bo oni żyją, to co oni tam będą coś jeszcze wiedzieli. No i nie wiedzą, że niestety źle to rokuje dla ich wszystkich małżeństwa. Oto trzy źródła niepowodzenia małżeństwa i resztę przekładam do rozdziału 7 naszych spotkań, stosunek seksualny, element. Pozostaje jeszcze na omówienie celibat, o tym się płci. Taki rozdział jest. Otóż jest pewne takie nieporozumienie w patrzeniu na rzeczywistość seksualną, że jest taka filozofia, która mówi, że człowiek musi żyć seksualnie. To jest właśnie filozofia, która stoi za antykoncepcją, która stoi za tym życiem seksualnym przed małżeństwem. Człowiek musi żyć seksualnie. I wobec tego celibat w takiej perspektywie jest czymś nienormalnym, czymś nienaturalnym, jak człowiek musi żyć seksualnie. Gdyby tak było, że człowiek musi żyć seksualnie, to nie byłoby prawa karnego, które zakazuje życia seksualnego i które mówi, że człowiek jest za życie seksualne odpowiedzialny, że człowiek jest wolny. Oczywiście celibat jest tylko własnością Kościoła katolickiego i to w takim pojęciu, jakim jest tylko własnością Kościoła rzymskokatolickiego. Nie ma takiego wzorca w Starym Testamencie. Nie ma takiego wzorca w żadnej innej kulturze, w żadnej innej religii.
W buddyzmie jest inna filozofia. W buddyzmie człowiek musi się uwolnić od ciała, które jest czymś złym, jest więzieniem dla tego ducha. Z drugiej strony celibat jako jedyna własność Kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, łączy się z inną, jedyną własnością Kościoła rzymskokatolickiego, jakim jest życie zakonne. Ogromna ilość ludzi w życiu zakonnym, kobiet i mężczyzn, żyje właśnie w przekonaniu, że rzeczywistość, że działanie seksualne nie jest koniecznością. Z natury nie jest koniecznością. I w tej perspektywie należałoby widzieć i celibat, który też tylko w Kościele katolickim wiąże się z kapłaństwem w Kościele łacińskim. Jak to rozumieć? No, Pan Jezus sam nam daje takie wyjaśnienie, powiem, to jest własność Kościoła na tej zasadzie, że to jest własność Kościoła, który został ustanowiony przez Chrystusa. I On nam daje, tak jak na Piotrze założył Kościół, którego ramy piekielne nie zwyciężą, tak samo pewne, tak jak wprowadził jedność małżeństwa i nierozerwalność małżeństwa. Jak wprowadził miłość do nieprzyjaciół. Żadna religia niczego podobnego nie mówi. Tak samo wprowadził ten nowy, jak gdyby, nie chcę powiedzieć tylko styl życia, pewną nowy świat wartości. Przez przyjęcie ludzkiej natury, nowy świat wartości dla ludzkiej natury. Mianowicie, jeżeli, to pamiętam naszego profesora teologii moralnej, że Kościół jest dla Chrystusa taką wartością, że Chrystus chciał się stać ciałem eucharystycznym na to, żeby karmić swoje ciało mistyczne. Czyli, że Chrystus no, przyjmuje to niesłychane uniżenie czy ogołocenie przyjęcia się tego, że Jego ciało jest pod postacią chleba, czyli ciała materialnego zupełnie. Gdzie ciało materialne, chleb ma, czy wino, ma dawać człowiekowi Boga. To jest nie do wyobrażenia. Otóż jeżeli Chrystus tak kocha swój Kościół, że chce się stać ciałem eucharystycznym, żeby karmić swoje ciało mistyczne, nie mogła się dziwić, i tak nam mówił nasz profesor, że Chrystus chce do tej posługi Kościołowi powołać specjalnych ludzi, żeby służyli Kościołowi i byli z Nim zjednoczeni w posłudze ciału mistycznemu. I to jest celibat. Pan Jezus mówi w 19, na przykład w Ewangelii świętego Mateusza, święty Mateusz zapisał, mianowicie, Pan Jezus głosił jedność i nierozerwalność małżeństwa. Jak na to patrzyli Jego uczniowie, jak było to obce ich optyce. Świadczy o tym ten 10 wiersz z Ewangelii 19 rozdziału 7 Mateusza, że jeśli tak mają się sprawy człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Zobaczcie sobie, a po najbliżsi apostołowie, że jeżeli nie można żony oddalić i rozwieć się z żoną, to nie warto się żenić. Jak oni widzą mężczyznę? No tak jak Stary Testament. Jak oni widzą kobietę? Z jakiegokolwiek powodu, bo dyskusja jest, czy wolno z jakiegokolwiek powodu oddalić swoją żonę, bo tak powiesz. Panie, pomyślcie sobie, jaka to jest różnica w tej chwili przyniesiona przez Chrystusa. To jest pełna równość w godności mężczyzny i kobiety. Otóż niepełna jest równość wszędzie na świecie w prawach, ale w
w godności jest pełna równość mężczyzny i kobiety. Otóż u apostołów nie warto. Pan Jezus wcale nie neguje tego. Nie prostuje, nie mówi, nie macie, jesteście głupi, nie macie racji, nieprawda. Tylko mówi jak? Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Więc już widzimy, że celibat Chrystus tak bardzo miłuje Kościół, że staje się ciałem eucharystycznym na to, żeby karmić Kościół, ale chce dla tej posługi dawania się w ciele eucharystycznym Kościołowi znaleźć współpracowników, towarzyszy, którzy będą jego reprezentowali w tym dawaniu się Kościołowi. I to jest wobec tego celibat na to jest. Czy to zakonny, czy to kapłański. Otóż, ale tak jak po niemiecku to jest tak ciekawie, że taka gra słów. Dar to jest die Gabe, a die Aufgabe, bardzo podobne zdanie, to jest zadanie. Jede Gabe ist eine Aufgabe. Każdy dar jest jednocześnie zadaniem. Więc jeżeli celibat jest dany, to jest dane dla zadania. To jest zadanie. Jakie zadanie? I Pan Jezus tu mówi. Są tacy, którzy się nie urodzili niezdatnymi do małżeństwa, są tacy, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni.